Na początku października na wielu forach o tematyce zjawisk paranormalnych dziewczyna o imieniu Jacqueline, mieszkająca w RPA, opublikowała tajemnicze wideo. Wideo mówi, że 16 września w jakimś zmienionym stanie świadomości, podobnym do świadomego snu, Jacqueline otrzymała ostrzeżenie, iż niedługo nastąpi jakieś koszmarne zniszczenie geologiczne. Albo swoją moc uwolni wulkan, albo ziemia zacznie się trząść. Zniszczenia będą ogromne. Jacqueline nie precyzuje, gdzie nastąpią te mroczne wydarzenia, ale zaraz po erupcji wulkanu widziała prezydenta USA w Waszyngtonie i zniszczenie pomnika Waszyngtona przez spadające z nieba ogniste kamienie. Ponieważ Jacqueline nagle ujrzała naprawdę niepokojące i dziwne rzeczy, ona, jak każdy na jej miejscu, wątpiła, czy to wszystko jest prawdą. Myślała, że może ma jakieś problemy psychiczne, że może uderzyła się w głowę, że może coś z nią nie jest tak. Zauważyła jednak, że we śnie, przed rozpoczęciem tej mrocznej wizji o zniszczeniu Ziemi, ujrzała przed oczami kalendarz, na którym przeczytała napis Kimiko. To popularne japońskie imię żeńskie, które dosłownie oznacza cudowne, niezwykłe. Więc Jacqueline zdecydowała, jeśli faktycznie to była prawdziwa wizja, prawdziwe paranormalne zjawisko, to musiała poszukać tej dziewczyny gdzieś w Japonii, która podpowie jej, jak rozszyfrować, co było pokazane w jej śnie. Kimiko nigdy nie odnaleziono, ale znaleziono inną dziewczynę o imieniu Katrin. Mieszka w Indonezji, chodzi do czwartej klasy i ma 9 lat. Jacqueline miała swój syn 16 września, a 18 września anioły zabrały tę Katrin do nieba we śnie i pokazały jej, co będzie na ziemi w bardzo bliskiej przyszłości. Chodzi o fakt, że ta dziewczynka miała bardzo dziwny sen, które opisała na pewnym forum. W tym śnie ujrzała anioły. Jacqueline przeczytała o tej tajemniczej wizji na forum i od razu zauważyła wiele podobieństw ze swoją wizją. Katrin w swojej wizji. Według Katrin na Ziemi nastąpi jakieś potężne zniszczenie, katastrofa, najprawdopodobniej o charakterze geologicznym. Budynki się zawalą, a nadmorskie miasta ucierpią z powodu ogromnych fal. W tym samym czasie spadnie wielki deszcz, który w niektórych regionach zaleje budynki do czwartego piętra. Na niebie zagrzmi piorun, który jest 10 albo nawet 20 razy silniejszy niż zwykły, a po piorunach spadnie grad wielkości przedniej szyby samochodu, ale oprócz gradu spadają z nieba wszystkie znajdujące się tam samoloty. Potem Izrael zacznie odbudowę świątyni, ale nie będzie miał na to czasu, bo wokół nastąpi wielki konflikt. W tym momencie ziemię czekają bezprecedensowe zniszczenia. Na niebie pojawi się ogromna nowa planeta, a atmosfera nabierze czerwonawego odcienia. Zrobi się cieplej, wulkany ujawnią swą moc i silne wiatry staną się codziennością, a dalej w rejonie Trójkąta Bermudzkiego powstanie dziura w litosferze i pojawią się tam jakieś dziwne maszyny latające. W telewizji powiedzą, że to dobrzy kosmici. Równolegle na Ziemi odbędzie się jakieś badanie, po którym osoby, które wezmą w nim udział, zostaną obdarzone jakąś nie do pomyślenia zdolnością komunikowania się za pomocą gadżetów. Telefony pokażą im wszystko za jednym kliknięciem palca i połączą się z abonentami za pomocą siły myśli. Ale szczęście nie potrwa długo, bo wtedy skóra osób, które wzięły w tym udział, zacznie zielenieć. Co więcej, ci ludzie wtedy się zmienią, będą targani popędem i nie będą w stanie myśleć logicznie. Wtedy coś wpłynie na florę i faunę, tak więc owady staną się gigantyczne, a glony zaczną pełzać na brzeg. A każdy, kto dostanie się do ich sieci, zostanie zjedzony. Też to wpłynie na ptaki, meduzy i resztę fauny. Pojawią się gigantyczne istoty, które będą unosić się w powietrzu. To wszystko miały jej pokazać jaśniejące i wspaniałe istoty. Dziewczyna uważa, że mogły to być anioły. Cud uchwycony na Marszu Niepodległości. Link do nagrania w opisie. W 1948 roku w jaskiniach w Qumran odkryto tajemnicze teksty, które znane są jako Księga Gigantów. Tekst ten ściśle wiąże się z apokryficznym dokumentem Księgą Henocha, który został odrzucony z kanonu Biblii. Warto jednak wspomnieć, że Księga Gigantów, choć związana z Księgą Henocha, to trochę się różni i uzupełnia wiedzą tam zawartą. Przedstawiamy Wam, o czym mówi Księga Gigantów. Właśnie dzięki niej możecie poznać wiedzę na temat końca gigantów, sekretów aniołów i walki, jaka rozegrała się na Ziemi. Teraz posłuchajcie fragmentów Księgi Gigantów. 200 demonów schodzi na Ziemię. Ich zejście z nieba pobudza inne niebiańskie istoty. Zstępują z powodu piękna kobiet, które tam widzieli. Ujawniają zakazane sztuki i niebiańskie tajemnice. Aby uwieść te kobiety,
i sprowadzają na ziemię ruiny. Jeden z nich ostrzega, że przybycie 200 demonów doprowadzi tylko do zniszczenia i wielu trudności. Zniewalają rasę ludzką, niszczą w bitwie setki tysięcy sprawiedliwych, przymusowo poślubiając kobiety i zniewalając narody. Aniołowie zasłaniają Henocha. Sprawiedliwi znoszą palenie i wspomina się mędrca. Samizad rodzi dwóch olbrzymów, inne demony płodzą resztę olbrzymów. Giganci dorastają i niszczą ziemię i ludzkość. Lament ludzkości sięga nieba. Bóg przyjmuje hołd ludzkości, która błaga o pomoc. Ktoś chwali się, że Sachm i jego brat będą żyć i rządzić wiecznie w swojej niezrównanej mocy i sile. Olbrzym Hobabis okrada osobę z rodziny swojej żony. Giganci kłócą się między sobą i zaczynają niszczyć siebie nawzajem oraz inne stworzenia. Sachm ma sen, w którym tajemnicza tablica zostaje wrzucona do wody. Tablica nosi imiona gigantów. Woda dosięga tablicy i zmywa imiona. Jeszcze nie wiedzą, że wizja ta wieszczy koniec olbrzymów. Inny gigant widzi we śnie drzewa. Nariman opowiada, jak widział we śnie niektórych, którzy płakali i lamentowali, i wielu innych, którzy byli grzesznymi władcami. By zrozumieć te sny, zaczynają szukać Henocha, który może je zinterpretować. Mahawej słyszy głos. Wtedy wzbija się w powietrze. Głos mówi, by uważał na słońce, które zniszczy jego skrzydła. Olbrzym Mahawej, syn Wirogdad, słyszy ostrzegający głos i jest prowadzony w bezpieczne miejsce przez Henocha. Leci za głosem, opuszcza zamieszkały się. Głos prowadzi go do Henocha, który interpretuje ich wizję. Henoch interpretuje sen, wskazując, że drzewa reprezentują egregoroi, czyli strażników, a także wspomina o olbrzymach, którzy narodzili się z kobiet. To z drzewa jest wyrywane. Ktoś donosi, że kazano mu nie uciekać, ale przynieść wiadomość zapisaną na dwóch kamiennych tablicach, pokazując ją najpierw Narimanowi. Przyniósł je, aby podzielić się z olbrzymami zawartością jednej tabliczki dotyczącej demonów. Samizad każe mu przeczytać pismo Henocha. Apostoł Henoch przekazuje wiadomość o sądzie demonom i ich dzieciom, mówiąc im, że nie będą mieli pokoju i że zobaczą zagłady swoich potomków. Odnosi się do gigantów rządzących przez 120 lat. Następnie przepowiada erę ziemskiej płodności po potopie. Sachm nawołuje innych olbrzymów do rozweselenia się i jedzenia, ale są zbyt smutni, by jeść i zamiast tego zasypiają. Mahawej udaje się do Atambusz i opowiada mu wszystko. Kiedy Mahawej powraca, Sachm ma sen. Widzi wodę ziemi pochłoniętą ciepłem i demon wychodzi z wody. Niektóre istoty są niewidzialne, ale nie wszystkie. Niebiańscy władcy tam są. Sachm, Samizad i Mahawej rozmawiają. Mahawej wspomina o swoim ojcu, Wirogdadzie. Niegodziwe demony radują się widząc apostoła i nieśmiało zbierają się przed nim. Obiecują zreformować swoje drogi i proszą o miłosierdzie. Ktoś ostrzega demony, że zostaną zabrani do ognia, aby stawić czoła wiecznemu potępieniu, pomimo przekonania, że nigdy nie stracą swojej nadużywanej mocy. Zwraca się także do ich gigantów i opisuje, jak będą latać nad ogniem potępienia. Demony zabierają wolność istotom z nieba. W rezultacie aniołowie zstępują z nieba, przerażając 200 demonów, które przybierają ludzką postać i ukrywają się pośród ludzi. Aniołowie oddzielają ludzi i strzegą ich. Chwytają olbrzymów od demonów i prowadzą potomstwo olbrzymów. W Arjan Wezan, w pobliżu świętej góry Sumeru i innych gór, ci ludzie zapoczątkowali sztukę i rzemiosło. 200 demonów toczy potężną i ognistą bitwę z 4 aniołami. Atanbusz walczy w towarzystwie obserwatorów i olbrzymów, a 3 olbrzymów zostaje zniszczonych. Życie traci anioł. 4 aniołowie z boskiego nakazu wiążą egregoroi wiecznymi łańcuchami w ciemnym więzieniu i unicestwiają potomstwo gigantów. Jeszcze przed buntem egregoroi zbudowano dla nich to więzienie pod górami. Ponadto 36 miast zostało przygotowanych na zamieszkanie przez niegodziwych i długowiecznych synów olbrzymów, jeszcze zanim się narodzili. Och, jak pierwotny potwór Lewiatan i Archanioł Rafael toczą wielką bitwę i znikają. Według jednej z tradycji, Och, jak przeżył potop
i stoczył po nim tę bitwę. Cud uchwycony na Marszu Niepodległości. Link do nagrania w opisie.